Witam na kanale Pinger Maniak. W dzisiejszym filmie pokażę, w jaki sposób wykonać dzierganie podwójne lub dzierganie dwustronne, które z prawej strony oraz z lewej strony ma ściek pończoszniczy w okrążeniu. Tutaj mam próbeczkę, którą zrobiłam na płasko i film z instruktorem już jest dostępny na YouTubie. Możecie zobaczyć, jak wykonywać to podwójne dzierganie na płasko. A dzisiaj zapraszam do zobaczenia, w jaki sposób wykonujemy właśnie tą metodę dziewiarską w okrążeniu. Ja narzuciłam na druty sobie oczka sposobem klasycznym, jednak możecie narzucić takim sposobem, jakim chcecie. Wykonuję tutaj ściek pończoszniczy. W kolejnych filmach postaram się nagrać, w jaki sposób zrobić ściągacz podwójny, tak abyście mogli zobaczyć, że również ściągacz podwójny można zrobić właśnie tą metodą, aby był grubszy, niż gdybyśmy dziergali go tylko z jednej strony naszej robótki. W pierwszym rzędzie, od razu po nabraniu oczek oraz w każdym nieparzystym rzędzie wykonujemy następującą sekwencję. Oczko lewe ściągamy z druta z nitką z przodu, a oczko prawe przerabiamy. Czyli tak naprawdę, kiedy nabierzecie na druty oczka metodą długiego ogonka, prawe oczka, to właśnie zaczynacie od tej sekwencji, którą teraz pokazuję, czyli oczko prawe i oczko zdjęte z nitką z przodu. Oczko prawe i oczko zdjęte z lewe z nitką z przodu. Przenoszę nitkę z kłębka do przodu przed siebie i lewe oczko ściągam nieprzerobione. Przerabiam prawe oczko, lewe z nitką z przodu ściągam nieprzerobione. Przerabiam oczko prawe i ściągam z druta oczko lewe nieprzerobione. Teraz przechodzę do okrążenia drugiego, czyli to będzie okrążenie drugie oraz każde parzyste okrążenie, które będziemy wykonywali w następujący sposób. Oczko prawe ściągamy nieprzerobione z nitką z tyłu. Przenosimy nitkę do przodu i wykonujemy oczko lewe. Nitkę zostawiamy z tyłu. Nitkę z kłębka przeniosłam do tyłu i teraz ściągam oczko prawe nieprzerobione. Przenoszę nitkę do przodu i wykonuję oczko lewe. Nitka wędruje do tyłu. Ściągam z lewego na prawy drut oczko prawe nieprzerobione. Przenoszę nitkę do przodu i oczko lewe przerabiam jako lewe. Nitka do tyłu, oczko prawe zdjęte. I w ten sposób wykonujemy podwójne albo dwustronne dzierganie robótki ściegiem pończoszniczym.